to przyszedł. To chyba dzikusek. Tak, dzikusek. No ale co tam zostało? Tam nie zostało dużo. A tu jest pełno, proszę. Ile żarcia. Kości. Koty nie przejadają. I jeszcze mam 2/3 wiadra. No. A dzikusek tam szuka. Zaraz ci tam przyniosę, dzikusek. Zaraz ci przyniosę kicia. Poczekaj. On tu się boi przychodzić, bo któryś kot go tutaj gania. No ciekawe, czy ucieknie. Na pewno ucieknie. Ale jak pozwoli, na ile blisko podejść. Kusek, kicia, chodź, ci dam. Chodź, kicia. Tyle kości mam dla ciebie, chodź. Chodź, kicia. Kusek, chodź kicia, chodź. No, czmychnął. Teraz będziesz miał pełno jedzenia. Żebyś tylko zjadł. No. Ho, ho, ho. Uczta Baltazara cię, dzikusek, czeka. Jeszcze zostało prawie pół wiadra. No dzisiaj wyjątkowo panie kucharki dały, ale to tylko dlatego, że ze względu na sanepid kazano, abym miał czyste wiadro z przykrywką. No i pojechałem do marketu i kupiłem takie, jakie było. Mniejszego nie było. No i teraz panie kucharki się pytają, ile? No mówię, z rozsądkiem. Ale ten rozsądek to widzę. W jednych jest pół wiaderka, u innych całe wiadro. I tym sposobem jest tyle, ile jest. Całe wiadro. Na 2 dni w sumie. Tak, nasza kicia idzie tam, a dzikusek się pojawi może. Zdaje się, że się dzikusek pojawił. Oho, już wyczuł. Na razie się czai. Ale po zapachu dojdzie. Nie byłby kotem. Jezus Maria, usiadł. Człowieku, na ty kocie. Dawaj tam. Tam tyle miecha na ciebie czeka.
No, na co czekasz? Idź, dzikusek. Co, wiatr nie wieje w twoją stronę? Nie czujesz? O Boże, on jeszcze w drugą stronę idzie. Już nie rozumiem. Albo to jest kot, albo to nie jest kot. Albo szuka lepszej drogi, wygodniejszej na dojście. No tak. No idzie tutaj. Nie no, całkiem nie w tą stronę, ale jest. Może przyjdzie do tego żarcia na tacy. No tak, nie idzie do stołka, bo zapamiętał ostatnio, że tam nic nie było. Nie pomyślał, że ja mu włożyłem już nową porcję. No, idzie, idzie. Dobry kierunek na dotację. Patrzę, lustruję. Zapach czuję. O, tak. No tylko idź we właściwym kierunku. Bo głowa ci dobrze chodzi. Jest nadzieja. No, kolego, jesteś już bliska. Tak jakby nie wierzył, że to dla niego. Dzięcioły szczebioczą. No nie, no gdzie on idzie? No on idzie na tą pryzmę. Zapamiętał, że na tej pryzmie było. No a dzięcioły już tam na drzewie urzędują. Resztki masła. Dzikusek, co tu robi? No chyba przyszedł się załatwiać w piasek, co? Nie widzę dokładnie. Dzięcioły latają. Z tymi dzięciołami to się szaleństwo robi. Tak ich się namnożyło. Jak kiedyś w rubli.
nie, dzikusy mnie rozczarowuje. To ja tu, kurczę, wywijam numery, pomysły coraz nowsze. To na stołku, to na tacy podane, no dosłownie jak w przysłowie, podano na tacy. A ten udaje, że nie wie, o co chodzi. Czy on już do tego stopnia jest dziki, że nawet nie wie, gdzie jedzenie? No, przypuszczam, że był najedzony, żeby było to obojętne. No, idzie, idzie. Chyba wreszcie wziął właściwy kurs. Muszę wstać, żeby z góry widzieć. Nie wiem w sumie, czy przy tacy jest, czy obok tacy. Ale wygląda, że... przy tacy. Zaraz podejdę bliżej. Za drzewo się schowam. I się trochę usztywnię. To będzie lepiej widać. Nie będzie tak trzęsło. No przy tacy jest. Za bardzo nie widać, ale no. Wreszcie, no. Kamień serca spadł, tyle roboty na próżno. Muszę inną pozycję przyjąć. Je, ale za bardzo się nie śpieszy. Co się ma śpieszyć, jak tyle jedzenia? Będę mu tam wykładał teraz, jak on się tu boi przyjść, bo go ganiają któreś dranie. To taki samotnik, singiel się z niego robi. Ale samotnik, singiel, właściwie banita. No, masz wyżerkę, kolego. Zapamiętaj ten dzień. Dobra, to niech je. Nie będę całego filmował, za długo by to trwało. Tam tyle żarcia. Korpusy leżą rozdrobnione. Woda jest. Żarcie jest. Mleko jest. Dwie kiełbasy jeszcze. W pomidorach dla kotów są. Bez pomidorów oczywiście. I korpusy jeszcze są. Tylko czego nie ma? Kotów nie ma. No jeden tu jest. Kicia! Kitka! Kicia, kicia! Jedna, która jest, a resztę się rozeszło, rozpieszło. Pochowały się w cieniu. I trawią jak krówki. Tylko nasz dzikusek pałaszuje jako ostatni
obiad z korpusów. Ciekawe, jak zareagują. Kicia! Dzikusek! Kic, 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 kic. Kicia, chodź! O, zareagowała. No, czyli jest dobrze. Jest dobrze. No to jestem zadowolony. Mogę umierać.